Radio Conchita, proszę Państwa. Dzisiaj mamy już kolejny dzień, bo to jest wtorek, a wtorek i środa to te trzy dni, jak tu się w Warszawie pracuje. To już jest potem przez cztery dni pozostałe Wochenende. I tak tu się teraz robi. Niedziela, sobota, czwartek. Oj, nawet już tu w poniedziałek, wczoraj, tak szaleli tutaj pod tym pałacem kultury z piwami, z winami, proszę Państwa. Tak szaleli, że, no ja nie wiem, to jest dramat, że nic nie robią, że tylko, a do napadów będzie dochodziło, do agresji, proszę Państwa. No ale linia myślała, że ja nie wiem, że to może dobrze. Wszystko to jest źle. Tutaj mówimy o agresji, że katolicy nie czytają Pisma Świętego. Nie czytają, nie znają, nie wiedzą i tylko takie obiegowe informacje, bleble, terelemele. Chodzi po wioskach, jeździ i lata. Także szok. Na wymie ustnej. Pomaga na afty, ale również na... No oczywiście zarobek na reklamach, tu się odbywa w Warszawie. Na reklamach w radiu. My nie możemy za bardzo tych reklam puszczać, bo potem okaże się, że ktoś na tych reklamach zarabia, a potem, że do podziału, majątek do podziału. A po co mi to wszystko? Także proszę Państwa, buziaczki i proszę jeść kaczki. Gdy nadaje nasze radio, TOK FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. TOK FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. TOK FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. My tu reklamujemy nasze radio, TOK FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. No bo po co mamy słuchać bzdurnych reklam, zwłaszcza, że na tych reklamach ktoś tam sobie zarabia, prawda? No, także proszę, wiadomości, kolejne wiadomości, a dzisiaj który mamy? Dzisiaj dopiero jest wtorek. Zaraz przyjdę do Was z notesem. Wiem, że są nowe rozwiązania i nowe metody leczenia, które dają chorym szansę. Także dzisiaj mamy już dziewiąty, kolejny dzień. Mamy, proszę Państwa, już 9 sierpnia 2016 roku. Radio Conchita, TOK FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Mówimy tutaj o parach, o 6 stycznych, proszę Państwa, Makryna, Mieczysławska i inni. Zapraszam. Buziaczki przesyłam. Makryna, Mieczysławska i inni. Gdy nadaje nasze radio, TOK FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. TOK FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Informacje TOK FM. Anna Draganek. Solidarność chce niedzieli wolnej od handlu i w kilkunastu polskich miastach zbiera podpisy pod obywatelskim projektem ustawy w tej sprawie. Dziś spotkanie Putin-Erdoğan, prezydenci Rosji i Turcji będą rozmawiać m.in. o poprawie relacji dwustronnych. Republikanie ostrzegają przed Trumpem, jeśli wygra, będzie najbardziej lekkomyślnym prezydentem w amerykańskiej historii. Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Katowice i Olsztyn to m.in. w tych miastach Solidarność prowadzi dziś uliczną zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Aby projektem zajął się Sejm, do końca sierpnia trzeba zebrać 100 tysięcy podpisów. To dla nas, pracowników, bardzo ważna sprawa, mówi Sebastian Barański z Solidarności. Handel 75% osób pracujących to kobiety i tak naprawdę problemem jest to, że nie można się często widzieć ze swoimi rodzinami. W chwili obecnej dochodzi do sytuacji, w których pracownice mają 8 weekendów z rzędu pracujących. Pracująca niedziela oznacza, że pracuje się również w sobotę i w piątek. To, że mamy wolne w tygodniu, w niczym nam nie pomaga.
W obywatelskim projekcie są wyjątki m.in. na tydzień przed Bożym Narodzeniem czy Wielkanocą. Sklepy mogą być otwarte. W niedzielę będą mogły pracować też m.in. stacje benzynowe, piekarnie, sklepy usytuowane na dworcach kolejowych i lotniskach, a także kioski z prasą. Handlować będą mogły również mało osiedlowe sklepy pod warunkiem, że za ladą stanie ich właściciel. To właśnie drobni sklepikarze mają obok pracowników handlu najbardziej skorzystać dzięki nowym przepisom. Słuchasz informacji TOK FM. Prezydent Turcji liczy na nowe otwarcie w relacjach z Rosją. Recep Erdoğan mówił o tym w wywiadzie dla agencji TASS na kilka godzin przed wizytą w Petersburgu, gdzie spotka się dziś z prezydentem Władimirem Putinem. Dionis Turis. Zdaniem ekspertów o przełom we wzajemnych relacjach będzie trudno po tym, jak Turcja w zeszłym roku zestrzeliła rosyjski bombowiec. Do tej pory oficjalnie nie przeprosiła i nadal tego odmawia. W ramach odwetu Moskwa zamroziła handel z Ankarą, wprowadziła zakaz lotów cywilnych, co mocno uderzyło w turecką branżę turystyczną. Sam Erdoğan zaś nazywany był na Kremlu zdrajcą. Sytuacja diametralnie zmieniła się jednak po niedawnej próbie wojskowego puczu w Turcji. Prezydent Putin zadzwonił do Erdoğana i zapewnił o gotowości do pomocy. Nie krytykował go też wzorem europejskich przywódców za brutalne czystki wobec osób podejrzewanych o organizację przewrotu lub udział w nim. Dlatego dzisiejsza wizyta, jak mówił Erdoğan agencji TASS, ma dać początek nowej karcie we wzajemnych relacjach, umożliwić silniejsze związki gospodarcze i polityczne. Chodzi o to m.in., by Rosjanie wrócili na tureckie plaże, a tureckie warzywa na rosyjskie bazary, ale też o budowę rurociągu Turecki Potok, którym do Europy miałby płynąć rosyjski gaz. Dionis Turis, TOK FM. 50 republikanów specjalizujących się w problematyce bezpieczeństwa, w tym były szef CIA Michael Hayden, podpisało się pod listem otwartym, w którym stwierdzają, że Donald Trump byłby niebezpieczny jako prezydent. Co więcej, zdaniem sygnatariuszy listu, kandydat partii republikańskiej nie ma żadnych kwalifikacji, by kierować państwem i pełnić obowiązki naczelnego dowódcy sił zbrojnych. Politycy zgodnie oceniają, że Trump byłby najbardziej lekkomyślnym prezydentem w amerykańskiej historii, który naraziłby na szwank bezpieczeństwo narodowe i amerykański dobrobyt, i zapewnili w liście, że nikt z podpisanych nie odda na niego głosu. To będą ostatnie igrzyska najszybszego człowieka na świecie. Usain Bolt ogłosił swoją decyzję podczas niecodziennej konferencji prasowej, jaką zwołał w Rio jeszcze przed swoim startem. Szczegóły ma dla państwa Michał Janczura. Jaka kariera, taka konferencja prasowa, chciałoby się powiedzieć, czyli barwna, wesoła, ale też z pomysłem. Bolt nie tylko mówił, ale i tańczył. Tańczył sambę oczywiście. Atmosfera udzieliła się też dziennikarzom. Jeden z nich wstał, powiedział, że pytań nie ma, za to chce Boltowi zaśpiewać. I zaśpiewał. Rekordzistę świata w Rio zobaczymy 13 sierpnia w eliminacjach biegu na 100 metrów. Jak sam mówi, to ostatnie igrzyska, ale i tak przyjechał w jednym celu. Mistrzostwo to jest to, co się dla mnie zawsze liczy i robię tak, by być najlepszym. Zawsze chcę dać z siebie 150%. Tutaj też tak jest. Bolt to mistrz z Pekinu i Londynu. Złoto zdobywał na 100, 200 metrów i w sztafecie 4 razy 100 metrów. Jest też rekordzistą świata na 100 i 200 metrów. Michał Janczura, TOK FM. I na koniec tego wydania informacji TOK FM jeszcze transferowe rekordy. Francuz Paul Pogba jest najdroższym piłkarzem w historii. Manchester United za 23-letniego pomocnika zapłacił Juventusowi Turyn prawie 105 milionów euro. Do tej pory rekordowy był transfer Garetha Bale'a z Tottenhamu do Realu Madryt. Królewscy wydali na Walijczyka 100 milionów euro. Trzeci najbardziej spektakularny zakup również był dziełem klubu ze stolicy Hiszpanii. W 2009 roku sprowadził z Manchester United Portugalczyka Cristiano Ronaldo za 94 miliony euro. Kolejne informacje TOK FM o 12.20. Pogoda. Dziś w całej Polsce chmury naprzemian ze słońcem. Przelotnego deszczu spodziewajmy się w centrum, na Mazowszu, na Pomorzu Zachodnim i we wschodniej Polsce. Burze i burze z gradem dziś możliwe w Świętokrzyskiem, Małopolsce i na Śląsku. Na termometrach zobaczymy na ogół od 20 stopni w Trójmieście i Poznaniu, 22 we Wrocławiu i Łodzi, przez 23 w Warszawie, 25 w Krakowie, do 28 stopni w Rzeszowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Pięć minut temu minęło południe, kłania się państwu Mikołaj Lizut, a w studiu ze mną Jakub Kulesza z Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry. I Jarosław Soja z Partii Razem. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Panowie, wyjechał Jan Paweł II, a papież Franciszek, który apelował o serce dla uchodźców, no i na nowo rozpętała się dyskusja. W tej dyskusji oczywiście prym wiedzie rząd. Dzisiaj Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki, mówił, że
Muzułmanie nie wyznają naszych wartości, dlatego należy wyciągnąć wnioski z historii Europy Zachodniej i zamknąć nasze granice przed muzułmanami. W podobny ton uderza minister Ziobro. No więc wychodzi na to, że nauka papieża Franciszka nie bardzo trafiła na podatny grunt w Polsce. Ja bym nie brał za bardzo do serca tego, co mówią przedstawiciele partii rządzącej, pani premier. Pan premier Beata Szydło w kwestii chociażby przyjmowania uchodźców zmienia zdanie częściej niż swoje broszki, także już do tego się przyzwyczaiłem. W listopadzie mówiła, że będzie respektować to, co obiecała Ewa Kopacz, czy do czego się zobowiązała w kwestii przyjmowania uchodźców. W styczniu jeszcze mówiła, że będzie przyjmować uchodźców, później pod wpływem sondaży w marcu stwierdzi, że na razie jest ten program wstrzymywany. Także wydaje mi się, że pod wpływem sondaży mogą być różne wypowiedzi i premiera Gowina, i ministra Ziobry. Także natomiast najważniejsze, co za tym idzie, jakie konkretne działania. No właśnie, minister Ziobro mówił coś o obozach dla uchodźców, które planowała stworzyć w Polsce Kopacz, miały tak, i minister Ziobro, jakoby w miejscach dawnych baz po armii radzieckiej. Tak, minister Ziobro mówił tak, że o tych strefach szariatu, które nie powstały dzięki temu. Są zajęte, tak. Mam wrażenie, jako prywatne mieszkanie. No tak, także tutaj ja bym nie traktował zbyt poważnie słów ministra Ziobry, bo on właśnie, tak jak powiedziałem przed chwilą, groził i dziękował wszystkim Polkom i Polakom, że zagłosowali na PiS, no bo dzięki nim nie powstały strefy szariatu w Polsce. No jest to tak absurdalna jakaś konstatacja, że ciężko. Ewangeliczną naukę papieża Franciszka, no z katolickim poglądem partii rządzącej, że żadnych imigrantów, żadnych uchodźców. To znaczy, to chyba nie do mnie pytanie jest, bo akurat my konsekwentnie już od samej kampanii jeszcze wyborczej w październiku i we wrześniu 2015 roku mówimy, że tutaj się trzeba zachować po prostu przyzwoicie, tak, i pomóc ludziom w potrzebie. Więc my zdania nie zmieniliśmy, cały czas tak uważamy, a jak to pogodzić? No to jest świetne pytanie. Ja póki co partia rządząca zajmuje się kreatywnym tłumaczeniem, prawda? Że jeżeli papież powiedział, że należy przyjąć uchodźców, to przetłumaczy się to jako należy pomóc uchodźcom. Pan Jakub Kulesza mówi, że partia rządząca zmienia zdanie i nie jest tutaj stabilna. Z mojej perspektywy ani PO, ani PiS zdania nie zmieniają. Są konsekwentnie lawirujące, czyli nie chcą przyjąć żadnych uchodźców, nie chcą pomóc, także, bo mieliśmy pomagać uchodźcom na przykład w obozach w Libanie i pomagamy, dając 3 miliony euro. To mniej niż Czechy, niż Węgry, niż Słowacja. Dajemy jakieś grosze. A jednocześnie absolutnie nie chcemy nikogo przyjąć do Polski. To jest polska polityka zarówno PO, jak i PiS-u. Więc ja nie widzę żadnych zmian. Tylko, że są pewne uwarunkowania zewnętrzne, polityczne. Unia Europejska nakłada w tej sprawie pewne obowiązki, więc lawirują. A może paradoksalnie w tej sprawie sojusznikiem partii Razem okaże się Kościół katolicki, no, który jest pod wpływem papieża Franciszka. Papież apelował do parafii, żeby każda przyjęła przynajmniej jedną rodzinę uchodźców. Słowa nie czyny. To też jest chyba Jezus kiedyś tak powiedział. Niech przemówią słowa, nie czyny. No, zobaczymy. Ja bym jednak z papieżem Franciszkiem, to też Sławomir Sierakowski mówił o papieżu lewaku. No ja bym tak się nie zapędzał, bo także papież w spotkaniu z episkopatem mówił o złowrogim genderze. Więc jednak to jest Kościół katolicki i tutaj jakieś taktyczne sojusze, wspólna jedna sprawa, owszem, ale nie ma mowy o papieżu lewaku. No właśnie, no może w sprawie gender się nie dogadać. Każdy wykorzystuje te cytaty papieża, które są mu akurat na rękę, także... Znaczy my, właśnie dlatego mówię, tu ja się zgodzę, dlatego my nie chcemy wykorzystywać cytatów z papieża, po prostu mówimy, bądźmy przyzwoitymi ludźmi. Że ja się wstrzymuję przed interpretacją słów papieża, chociaż niektóre do mnie słowa trafiają, szczególnie przesłanie ze Światowych Dni Młodzieży do młodzieży, by ryzykować, by zejść z kanap, by działać. Słów papieża w sprawie imigrantów chyba nie trzeba interpretować, one są absolutnie jasne. No, że trzeba pomagać, to wynika z nauki Kościoła, z miłosierdzia Jezusa Chrystusa, więc tutaj te słowa nie powinny nikogo dziwić. Natomiast pytanie, na co je przekładamy? Na pomoc taką, jaką można dokonywać w Libanie, o czym tu pan mówił. Nasz przedstawiciel, Paweł Kukiz-Szczuciński, był jako lekarz pediatra w Libanie. Tam pomagał dzieciom, widział, jak tam sytuacja wygląda, widział, jak tam uchodźcy, bo tam rzeczywiście są
uchodźcy, czyli osoby, które uciekły z terenów objętych wojną na tereny, które już nie są objęte wojną, jak mają ciężko. I tam najbardziej potrzebna jest pomoc. I tam ta pomoc jest najbardziej efektywna, bo utrzymanie rodziny tzw. uchodźców w Polsce kosztuje tyle, co utrzymanie 5 rodzin uchodźców w Libanie. Także można sobie przeliczyć, na ile sprawniej można tym uchodźcom pomagać tam na miejscu, gdzie jest ten sam krąg kulturowy, te same wyzwanie, nie ma napięć kulturowych, tak jak w Europie Zachodniej, czy chociażby w Szwecji. Problem polega na tym, że uchodźcy są już w Europie. Oni dopływają do wybrzeży Grecji, do wybrzeży Włoch, uciekają nie tylko z Libanu czy z Syrii, ale także z Afryki Północnej, z Erytrei, z Etiopii. To nie są uchodźcy, panie redaktorze. Z Libii to są uchodźcy jak najbardziej. Uchodźcy są, szczególnie z Afryki Północnej, uchodźcy to są osoby, bo zgodnie z konwencją genewską, które uciekły z obszaru objętego wojną. Wie pan, co się dzieje w Libii? No wiem, jest przeludnienie tam. Nie, proszę pana, błagam pana, tam jest regularna wojna domowa i naprawdę... Libia i Syria są bardzo straszne miejsca w tej chwili. Tak, ale pan mnie nie rozumie. Miałem na myśli, że jeżeli ktoś opuszcza teren objęty wojną i znajduje się już w terenie, który nie jest zagrożony wojną, to tam w tym miejscu jest uchodźcą. Natomiast jeżeli decyduje się wyemigrować do Niemiec, ponieważ tam jest zachęcony wyjść z jakimiś zasiłkami, no to już nie jest uchodźcą, a imigrantem ekonomicznym. Ludzie, którzy na małych łódkach przemierzają Morze Śródziemne, żeby wydostać się właśnie z piekła wojny, nie są żadnymi emigrantami ekonomicznymi, moim zdaniem. Ja tak nie powiedziałem. Powiedziałem, że ci, którzy uciekają z miejsca, w którym już jest spokojnie, nie ma wojny, czy na przykład z Turcji. No tylko, że tacy ludzie przypływają bezpośrednio na teren Unii Europejskiej. Jeżeli mają status uchodźcy, to wówczas mają także częściowe prawo do przemieszczania się po Unii Europejskiej. I to jest problem, z którym musimy się zmierzyć, bo ten problem będzie narastał. Bo tutaj nie chodzi tylko o wojnę, to chodzi także na przykład o zmiany klimatyczne, o pustynnienie wielu terenów, bo to jest realna perspektywa 10-20 lat. Czytałem ciekawy tekst, w którym autor wprost powiedział, że to, co my uważamy za problem, za kryzys imigrancki, uchodźczy, jest nową normą. I musimy stworzyć taką politykę, gdzie będziemy tych ludzi przyjmować. Nie ma wyjścia, bo Turcja, dajemy Turcji bombę atomową w tej chwili. Taka jest prawda. Erdogan może w tej chwili powiedzieć... Nie być. To okej, to ja w takim razie otwieram obozy i nagle setki tysięcy w ciągu miesiąca ludzi ruszą do Europy. Musimy tę sytuację rozładować, po pierwsze, z uwagi na to, żeby być po prostu, tak jak mówię, przyzwoitymi ludźmi, a po drugie, dla naszego własnego dobra i bezpieczeństwa. No panowie, jak przyzwoicie prowadzić politykę, dyplomację wobec Erdogana i Turcji? Cisza. Nie jest łatwo. W sytuacji ciężko mówić, co tak naprawdę zaszło w Turcji, czy to rzeczywisty był zamach stanu, czy pozorowany przez Erdogana w celu budowania swojej polityki imperialnej, w celu odbudowania imperium opartego na islamie. Ciężko powiedzieć, tu jest dużo sojuszy, relacji międzynarodowych. Mieliśmy chłodne relacje Erdogana z Rosją. Obecnie te relacje, pomimo nawet zestrzelenia tego myśliwca, się ocieplają, jest wizyta Erdogana w Rosji. No to jest polityka dużego kalibru. Jeśli chodzi o Polskę, no my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, większego. To są wszystko naczynia połączone, mam wrażenie. Znaczy, nie da się abstrahować Polski od reszty Unii. Tak, ale tutaj można powiedzieć w naszym imieniu troszeczkę w kwestii imigrantów, no niestety mówią przedstawiciele Unii Europejskiej. Mi za bardzo w kwestii uchodźców nie mamy wiele do powiedzenia. Nam panie kanclerz Angela Merkel mówi, mamy przyjąć 7 tysięcy uchodźców i zero w ogóle debaty, także... Co nam zaszkodzi 7 tysięcy uchodźców? No właśnie to jest właśnie to pytanie. Przyjęliśmy prawie 100 tysięcy uchodźców z Czeczenii. I to tam rzeczywiście mogło być ryzyko, prawda? Bo to byli ludzie prosto z wojny, więc walczący. Ich już nie ma w Polsce. Może nie, bo ja na przykład osobiście moimi sąsiadami są. Mhm. Ja mieszkam w bloku obok mieszka kilka rodzin czeczeńskich. I co?
Od lat mieszkają. Więc pamiętajmy, że to rzeczywiście duże część oni wyjechali, ale i są dalej w Polsce. I rozpłynęli się. 7 tysięcy osób, panie redaktorze, używanie sformułowania przyjmowanie to jest spore nadużycie, jeśli chodzi o system relokacji Unii Europejskiej. Ten system jest bardzo niehumanitarnym systemem, niezgodnym z wieloma konwencjami, ponieważ on zakłada siłowe przesiedlanie uchodźców na tereny, w których nie zawsze chcą być. Czyli polskie, jak rozumiem. To ja nie wiem, czy to jest między innymi nie mamy jeszcze takich zasiłków, jak mają Niemcy, czy Belgia, czy Francja, żeby ci uchodźcy nie chcieli do nas. No właśnie, ja bym nie chciał używać praw człowieka do uzasadnienia nieprzyjmowania uchodźców. Ale właśnie to są prawa człowieka. Mówimy tak, u nas nie jest za dobrze, nie ma dobrych zasiłków, dajcie spokój, nie przyjeżdżajcie tu. Ale my tego nie musimy mówić, panie redaktorze, my tego nie musimy mówić. To jest naprawdę słabo. My tego nie musimy mówić, natomiast system relokacji jest niehumanitarny. My jako Kukiz 15 się sprzeciwiamy temu systemowi, ponieważ on zakłada siłowe przesiedlanie ludzi. A nie ma problemu, żeby tak jak papież Franciszek powiedział, przyjmować uchodźców w parafiach, żeby parafie przyjmowały uchodźców. Jakby ktoś chciał dobrowolnie, to by uchylił drzwi. Nawet i chrześcijańskich. Tak, natomiast system relokacji jest niehumanitarny, niezgodny z prawami człowieka, czemu mu się sprzeciwić. Jest siłą narzucany przez Angelę Merkel. 1 sierpnia widziałem zdjęcie ruin i było podpis Warszawa 44 czy Aleppo 2016. I nie dało się odpowiedzieć, bo to było morze ruin, które znamy właśnie z tych obrazów. Rzeczywiście, właśnie zdjęcia na przykład z Damaszku są naprawdę wstrząsające. Wrócimy do naszej rozmowy już za chwilę, teraz już informacje Radia Tok FM. Ja przypominam, że Jakub Kulesza z Kukiz 15 i Jarosław Soja z partii Razem są moimi gośćmi. Już za chwilę informacje. A teraz na poważnie.